To odsapniemy troszeczkę. Proszę Państwa, dzisiaj gościmy wśród nas parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości, między innymi głównego naszego tutaj bohatera, czyli pana ministra, pana posła Mariusza Kamińskiego, wiceprezesa Prawa i Sprawiedliwości. Państwo dobrze wiecie, byłego szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, byłego szefa, byłego współtwórcę właściwie Centralnego Biura Antykorupcyjnego, za którego jakby szefowania to biuro spełniało zadania, które powinno spełniać. I za chwileczkę po udzieleniu wywiadu pan poseł do nas tutaj dotrze. Natomiast witam również bardzo serdecznie tutaj, że tak się określę, naszych lokalnych posłów, naszych, czyli z okręgu 40. To jest pan prezes Czesław Kos, prezes Zarządu Okręgowego Prawa i Sprawiedliwości. I witam również naszego europarlamentarzystę obejmującego okręg lubuski i zachodniopomorski. Tak jest. Pana Marka Grobarczyka, byłego ministra gospodarki morskiej w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. W związku z tym, że pan, a jeszcze może słowo takiego wstępu. To spotkanie, proszę Państwa, jest organizowane w ramach akcji naszej partii, czyli Prawa i Sprawiedliwości, pod hasłem Porozmawiajmy o Polsce. I miło nam, że możemy witać tak zacny skład parlamentarzystów. To spotkanie zostało zorganizowane przez lokalną strukturę Prawa i Sprawiedliwości. A teraz, żeby nie przedłużać, bo pan poseł ma jeszcze dzisiaj do, muszę Państwu powiedzieć, do odwiedzenia trzy miejscowości, a więc plan jest napięty, to jest Dębno, Międzychód, tak Panie Pośle, i Szamotuły, a więc ja nie będę zabierał więcej czasu, myślę, że tutaj obecność pana posła jest, jakby wszystkim to wynagrodzi. Ja myślę, że w tej chwili oddaję... sprawę. Drugie przeprosiny też serdeczne, że będziemy musieli o 11 skończyć, dlatego że pana ministra plan jest napięty, ale gwoli ścisłości i pewnego takiego wytłumaczenia to, że ta wizyta pana ministra Mariusza Kamińskiego jest takim zwiastunem dopiero tylko, takim trailerem do wizyt następnych, jeśli będą takie zapotrzebowania. To ta wizyta dzisiejsza jest też takim argumentem na to, że jako Prawo i Sprawiedliwość w Chosznie jesteśmy i będziemy cały czas. Pan minister, przyjeżdżając do Choszna jako pierwszy praktycznie, bo Wałcz i Choszno w województwie zachodniopomorskim w naszym okręgu 40, jest też taki wyraz tego, że napływały do mnie, do pana ministra również, to pewne takie czasami niepokojące sprawy dotyczące Choszna czy też powiatu choszczeńskiego. Ja tylko przypomnę króciutko sylwetkę pana ministra Mariusza Kamińskiego. Człowiek no, niewielkiego wzrostu, ale wstrząsnął światem przestępczym i korupcją, działaniami przeciwkorupcyjnymi w Polsce. Od początku ta niezłomność i ta walka o niepodległość była jakby w genach pana ministra. Najpierw Uniwersytet Warszawski, Niezależne Zrzeszenie Studentów, potem Liga Republikańska, potem Fundacja Pamiętamy, a więc chwała i cześć żołnierzom wyklętym, potem poseł trzeciej, czwartej, piątej i siódmej kadencji na Sejm RP, no i 2006-2009 rok twórca i szef CBA,
2010 rok odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za wkład, za wybitne osiągnięcia na rzecz zmian demokratycznych w Polsce. No i jeszcze po drodze 2007 rok Człowiek Roku Gazety Polskiej, Człowiek Roku. Także osoba rzeczywiście wielka, niezłomna i zawsze wpisana w tą walkę niepodległość Polski, suwerenność i sprawiedliwość w Polsce. Przedstawię jeszcze tylko również naszego też współgospodarza, bo pan Marek Gróbarczyk, poseł do Parlamentu Europejskiego, jest też z tego okręgu. Reprezentuje nas dzielnie w Brukseli, jest byłym ministrem gospodarki morskiej w rządzie pana premiera Jarosława Kaczyńskiego. Ekspert wręcz jest marynarzem, wykształcenie magister, inżynier, mechanik okrętów, czy tam wiem, że na morze bardzo długo bywał. Także tutaj też będzie kilka słów powie o Brukseli. I ja myślę tak, że konwencja będzie nasza dzisiaj taka, żeby króciutko, tak, że pan minister powie coś od siebie. Natomiast oczywiście dyskutujemy, ja tak powiem o czym mniej więcej, wiadomo, tak zwany Orzechowy, wiceminister ochrony środowiska, znamy tą sprawę, każdy wie o co chodzi, Agencja Nieruchomości Rolnych, Breczu i wykup tych ziemi i praktycznie środki dofinansowania z Unii Europejskiej. O sprawie no, też brutalnych wymuszeń rolniczych, no wiem, tutaj widziałem pana, nie wiem czy mogę mówić po nazwisku, pana Józefiewicza też gdzieś tu widziałem, a więc też znane jakby te przypadki. My w jakimś momencie pomagaliśmy, pomagamy w takich sprawach. Natomiast jeszcze raz mówimy, zresztą pan minister będzie mówił o tym, jak będziemy przy władzy, to wszystko to zrewidujemy, wszystko to dokładnie i dogłębnie sprawdzimy, dogłębnie postaramy się, żeby przywrócić prawo i przywrócić sprawiedliwość na tych ziemiach i też w tym regionie. Zdajemy sobie sprawę, ja tutaj byłem kilkanaście razy, ale zawsze byłem wręcz epatowany i wręcz bardzo agresywnie informowany o sprawach takich, które no, rzeczywiście powinna zajmować się tylko prokuratura, czy też wymiar sprawiedliwości w takim rzetelnym wymiarze. Proszę Państwa, dlatego dzisiaj oddaję głos od razu panu ministrowi Mariuszowi Kamińskiemu. Jeszcze tylko jedna informacja. Pan minister Mariusz Kamiński jest też bardzo ważną osobą w Prawie i Sprawiedliwości, bo jest wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości, a więc zastępcą pana premiera Jarosława Kaczyńskiego. Natomiast pan Marek Gróbarczyk, poseł do Parlamentu Europejskiego, również bardzo ważna osoba, bo jest członkiem Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości. Także bardzo proszę pana Mariusza. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję, że chcieli Państwo przyjść na spotkanie z nami mimo takiej nietypowej godziny i pory, za co Państwa przepraszam, ale rzeczywiście tych spotkań wczoraj i dziś mamy dosyć dużo w regionie szeroko rozumianym, musimy się przemieszczać, chcemy się spotkać z jak największą liczbą Polaków, nie mówię naszych wyborców, bo spotkania mają charakter otwarty i nie każdy, kto przychodzi na takie spotkanie, musi podzielać nasze poglądy, chętnie właśnie chcemy je konfrontować bezpośrednio, w takim bezpośrednim spotkaniu, w bezpośredniej rozmowie, bo to, co często do przeciętnego Polaka spływa z mediów na temat Prawa i Sprawiedliwości, na temat naszych poglądów na obecną rzeczywistość w kraju, jest karykaturą tych poglądów. I chcielibyśmy Państwu je w miarę możliwości precyzyjnie przedstawić, przynajmniej w tych aspektach najważniejszych. Proszę Państwa, tak jak wspomniał kolega Czesław Koc, jestem dzisiaj nie w charakterze byłego szefa CBA, aczkolwiek jeśli jakieś sprawy związane z walką z korupcją, jakieś sprawy z przeszłości będą dla Państwa interesujące, to mimo tego, że nasze spotkanie niestety przykro mi będzie nie tak długie, jakbyśmy pewnie wszyscy chcieli, to oczywiście ja chętnie będę nawiązywał do tych spraw. Natomiast chciałbym tutaj powiedzieć Państwu jako wiceprezes PiS-u, co w tej chwili, jaka jest nasza diagnoza, jaka jest nasza ocena sytuacji politycznej i społecznej w kraju. Co jest najważniejsze z naszego punktu widzenia? Otóż proszę Państwa, wbrew temu, co sączone jest w tej propagandzie skierowanej przeciwko PiS-owi, przeciwko głównej, jeśli nie jedynej tak naprawdę partii opozycyjnej w naszym kraju, my jesteśmy realną alternatywą dla rządzących. Co oferują nam rządzący? Brak odpowiedzialności za rozwiązywanie problemów Polaków. Proszę Państwa, Polacy borykają się naprawdę z ogromnymi problemami. Rząd udaje, że ich nie widzi, nie ma żadnych rozwiązań i zrzuca z siebie odpowiedzialność za rozwiązywanie tego, co jest.
z czym każdy z nas się boryka. Problem podstawowy, jaki my jako opozycja widzimy, a jestem przekonany, że to jest problem podstawowy każdego Polaka, to jest sprawa pracy. Bezrobocie, rosnące, narastające bezrobocie i strach ludzi, którzy jeszcze pracują, przed utratą pracy. Proszę Państwa, mamy sytuację naprawdę w wielu regionach Polski katastrofalną. W tej chwili bezrobocie w Polsce to jest 14,6% osób, które powinny być czynne zawodowo, czyli 2,5 miliona Polaków jest zarejestrowanych jako bezrobotni. Ale przecież to nie jest faktyczne bezrobocie. Faktyczne bezrobocie jest co najmniej dwa razy większe. Około 5 miliona naszych rodaków nie ma pracy. Nie ma perspektyw na pracę. Wielu za pracą wyjechało za granicę. Bo nie ma tutaj warunków, ani nadziei na to, żeby mogli normalnie żyć i funkcjonować. Co robi rząd? Nic nie robi. Proszę Państwa, w 1/3 powiatów te bezrobocie przekroczyło już grubo ponad 20%, 25%, a nawet są powiaty, że już przekroczyło 30%. I cały czas ta tendencja narasta. To jest podstawowy problem Polaków. Jak można normalnie żyć i funkcjonować, kiedy nie ma się pracy albo boi się utraty tej pracy? Proszę Państwa, w wypadku ludzi młodych do 30 roku życia średnia ogólnopolska to jest 30%. 30% Polaków, często świetnie wykształconych, po uczelniach wyższych bardzo dobrych, nie może znaleźć pracy. Nie może wystartować w dorosłe życie. Normalnie rozwijać się. Cała ta wiedza, którą posiedli, przepadnie. No tak nie można żyć. Nie można udawać, że nie ma rozwiązania tego problemu. Bo mimo tego rząd nie może mówić, że jest kryzys ogólnoświatowy, wszędzie bezrobocie narasta. My jesteśmy dużo powyżej średniej unijnej, jeżeli chodzi o bezrobocie. Ale niezależnie od tego, że jest niekorzystna tendencja kryzysowa, to rząd musi aktywnie zmierzać się z tym zagadnieniem, bo jest to fundamentalne zagadnienie. O niczym innym nie ma sensu rozmawiać, jeżeli nasi obywatele, nasi współrodacy nie mają pracy, nie mają za co żyć. Proszę Państwa, Prawo i Sprawiedliwość jako opozycja już w październiku złożyła projekt bardzo ważnej, bardzo poważnej ustawy. Ta ustawa nosi tytuł znamienny. Narodowy Program Zatrudniania. To jest obowiązek państwa. Nie wolno i rządu. Nie wolno od tego obowiązku się uchylać, ale również nasz obowiązek. Nasz obowiązek jako czynnych polityków, jako osoby działające publicznie. Jest alternatywa. Są możliwości, są rozwiązania. Trzeba chcieć. Co zakłada ten program? Oczywiście zachęty dla przedsiębiorców, żeby tworzyć miejsca pracy, ale konkretne zachęty. Proszę Państwa, w tej ustawie, która zawiera też już przygotowane akty wykonawcze dla rządu. Mamy takie propozycje, jak chociażby, jeżeli przedsiębiorca tworzy nowe miejsce pracy, to koszt stworzenia tego miejsca pracy będzie mógł sobie odliczyć w podatku. Jeżeli zatrudnia absolwenta, który świeżo ukończył szkołę, dla którego to będzie pierwsza praca, to przez kilka lat za tego absolwenta będzie płacił 50% ZUS-u, ale pod warunkiem, że to nie będzie umowa śmieciowa, tylko że to będzie prawdziwa, zgodna z kodeksem pracy, umowa o pracę. Żeby ten człowiek mógł też godnie pracować, normalnie się rozwijać zawodowo, mieć jakąś perspektywę. Są całe regiony, gdzie jest zagrożenie strukturalnym bezrobociem. Państwa region też jest w bardzo trudnej sytuacji. Jeżeli powstaje nowa firma, chcemy utworzyć właśnie w takim regionie specjalny fundusz pożyczkowy, bardzo atrakcyjne pożyczki dla ludzi, którzy będą tu zakładali przedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa i będą zatrudniali bezrobotnych. Proszę Państwa, takich pomysłów jest całe mnóstwo, tylko trzeba chcieć i widzieć i dostrzegać to. Nie tylko z perspektywy wielkich miast, gdzie są głosy wyborców, ale to jest kwestia odpowiedzialności. Rząd jest po to, żeby rozwiązywać problemy Polaków, niezależnie od tego, czy mieszkają w Warszawie, we Wrocławiu, w Szczecinie, czy w Chostrzu. Po to jest rząd, po to jest państwo. I my tak to widzimy, tak do tego podchodzimy. I z tym idziemy do Polaków i mówimy im jasno. Nie chcemy dawać sobie narzucać tematów zastępczych. Mamy już dość dyskusji na temat praw homoseksualistów, prawda, które organizują nam i tak zwana opozycja w postaci SLD i Palikota i rząd, który bardzo chętnie w to wchodzi. Przepadły te idiotyczne projekty, prawda, bo nikt nikogo nie chce dyskryminować na głowę. Każdy niech sobie żyje jak chce, ale to nie jest problem kluczowy dla Polaków. To jest margines.
To może być margines zainteresowań Sejmu, jeżeli w ogóle takie debaty mają się odbywać. A nie odbywają się debaty na tematy zasadnicze. My ustawę o Narodowym Programie Zatrudnienia złożyliśmy w Sejmie w październiku ubiegłego roku. Nic się nie dzieje w tej sprawie. Proszę Państwa, kolejna sprawa to emerytury. I emeryci obecni, tragiczna sytuacja często, i emeryci przyszli, którymi wszyscy będziemy. Proszę Państwa, sytuacja jest dramatyczna. Mamy głodowe emerytury w wielu wypadkach, poniżej 1000 zł. Jeżeli ktoś rzeczywiście nie ma wsparcia w rodzinie, w dzieciach, prawda, we wnukach, jeżeli jest samotnym emerytem, to jego sytuacja jest dramatyczna i tragiczna. I nie ma co udawać, że tego problemu nie ma. Co nam proponuje rząd? No nic w tym zakresie. A są chociażby proste rozwiązania, żeby doraźnie pomóc tym najbiedniejszym emerytom. Proszę Państwa, emerytury są opodatkowane podatkiem dochodowym. Jaki jest sens ściągać, żeby Państwo ściągało jeszcze z tych biednych emerytów podatek? My postulujemy i uważamy, że emerytury te najniższe nie powinny być w ogóle opodatkowane. Oczywiście nie będzie to wielki skok, ale z punktu widzenia emeryta, który dostaje 700 zł, 800 zł czy 1000 zł emerytury, to każdy dodatkowy grosz jest istotny. Pomaga mu przetrwać. A państwo wzbogaca się jeszcze na tych biednych emeryturach. Nie ściąga się podatków tam, gdzie można ściągać podatki. Bo można powiedzieć, a skąd pieniądze, prawda? Na ten fundusz pożyczkowy, żeby to były atrakcyjne pożyczki, żeby tworzono nowe miejsca pracy, na te dopłaty do ZUS-u, prawda? Na te zwroty podatków. No są całe sfery, które można opodatkować. Chociażby sfera bankowa. Praktycznie w Polsce nie ma już polskich banków. Poza pojedynczymi przykładami. Cała sfera bankowa jest, fantastycznie funkcjonuje. Jest ogólnoświatowy kryzys, jest kryzys w Polsce, ale banki w Polsce, te zagraniczne banki w Polsce, mają się znakomicie. Jest jedna z nielicznych jakby sfer, która przynosi ogromny zysk. W ubiegłym roku to było czystego zysku 16 miliardów złotych. Od dawna postulujemy wprowadzenie podatku bankowego. Tam trzeba szukać pieniędzy, gdzie one są. Nie żeby tym bankom zagrozić ich stabilności, ale troszkę zmniejszyć ich zysk. Żeby było na inny cel. Rząd nic nie robi. Nasz projekt podatku bankowego został przez Platformę Obywatelską odrzucony, ale będziemy do tego wracali. Kolejna sprawa, podatki od hipermarketów. Podatki od inwestycji zagranicznych. My się cieszymy z zagranicznych inwestycji w naszym kraju. Ale jeżeli tu robią interesy, tu, z ich punktu widzenia korzystają z taniej czy tańszej siły roboczej, to niech tu płacą podatki. Efektywnie płacą podatki. Hipermarkety niech płacą podatki, nie mogą ciągle wykazywać, że nie mają zysku. Też to jest absurd, że potężne sieci hipermarketów nie mają zysku. Proszę Państwa, tam szukamy pieniędzy. Tam należy szukać pieniędzy. Rozwiązywać problemy, a nie uciekać od odpowiedzialności za rozwiązywanie problemów. Ten rząd ucieka od odpowiedzialności. Jest problem w służbie zdrowia? Nie, o co to chcecie? To nie my, prawda? To samorządy, to NFZ, to nie liczy, to przeciętnego Polaka. Niech oni to rozwiązują. Szpital powiatowy upada? Proszę bardzo, no to jest problem samorządu, zamieńcie go w spółkę. Tylko spółka jest rozliczana z efektów ekonomicznych, a nie z wyników leczenia. A jak spółka samorządowa nie wypala komunalna, prawda, to sprzedajcie komuś prywatnemu. No ale też prywatny nie będzie zainteresowany tym przedsiębiorca, prawda, czy właściciel, żeby to, co jest niedochodowe, a co jest niezbędne z punktu widzenia leczenia Polaków, prawda, dalej prowadzić i dokładać do tego. A to jest rola państwa i obowiązek państwa. I rząd nie może unikać tej odpowiedzialności. Zamykanie szkół. Rząd nie ma z tym nic wspólnego, to samorządy podejmują decyzje. Ale samorządy są w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Rząd nakłada ciągle nowe zadania, prawda? Czyli większość w parlamencie nakłada na samorządy nowe zadania, ale za tym nie idą środki finansowe. Niektóre samorządy w dramatycznej sytuacji podejmują decyzję o zamykaniu szkół. Często są to decyzje krótkowzroczne i szkodliwe z punktu widzenia interesów następnych pokoleń. Ale rząd umywa ręce. My zaproponowaliśmy do ustawy oświatowej konkretne rozwiązania. Jeżeli uważamy, że samorząd podejmuje decyzję zbyt chaotyczną, prawda, nieprzemyślaną, to jest kuratorium oświaty i bez zgody kuratorium oświaty żadna szkoła nie może być zamknięta. To jest oczywiste i racjonalne. Tak powinno być, tak działa odpowiedzialne państwo. Ale oni nie chcą odpowiedzialności. Oni wolą, że niech to będzie na samorządy, niech to będzie na burmistrza, na wójta, na starostę, prawda? Nie na nas. Boją się i nie chcą odpowiadać za sprawy trudne.
Dlatego tak ważna jest alternatywa. Jestem przekonany, że PiS jest taką alternatywą. Proszę Państwa, sprawa środków unijnych. To była wielka szansa dla Polski. Naprawdę miliardy euro do Polski trafiło. Miała być wielka modernizacja, rozbudowa infrastruktury na pokolenia. Proszę Państwa, no już utopiono w tę modernizację wielką około 100 miliardów euro. No gdzie są te wielkie inwestycje? O czym możemy jako powiedzieć, prawda, jako obywatele? Co się z tym pieniędzmi stało? Stadion Narodowy mamy? Mamy. Miał kosztować 900 milionów oficjalnie przed rozpoczęciem budowy. Kosztował ponad 2 miliardy. Autostrady i drogi. Miało być na Euro 2012 3000 km dróg ekspresowych i autostrad. Otworzyli 600. Odcinki, prawda, po całym kraju, niepołączone ze sobą, bez sensu. Ile one kosztują? Tyle, ile na poziomie budowy autostrad w krajach górzystych, w krajach alpejskich. W Austrii alpejskiej, gdzie się wierci tunele przez góry, prawda, autostrady są tańsze. W Danii są dwukrotnie tańsze, jeżeli chodzi o kilometr budowy autostrady. Wiemy już, że mamy zmowy cenowe, że mamy korupcję w Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad. Ostatnio mieliśmy kilka miesięcy temu skandal związany ze zmową cenową na budowie 3 odcinków autostrad, gdzie przedsiębiorcy, szefowie firm budowlanych ustawili między sobą cały przetarg, skorumpowali urzędnika w Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad i sami wyznaczyli cenę, jaką rząd będzie im płacił, w domyśle ze środków unijnych, prawda, im będzie płacił. Nie cena, która jest najkorzystniejsza z punktu widzenia nas, z punktu widzenia władz, które organizują przetarg, ale dla nich najkorzystniejsza. Proszę Państwa, akurat ta sprawa jest skandaliczna sama w sobie. Była ogromnym ryzykiem, że możemy przez nieodpowiedzialność tych ludzi, którzy rządzą, utracić wielkie środki unijne. Mówię o tej sprawie zmowy drogowej i korupcji przy budowie dróg. Bo ona była na bieżąco monitorowana przez służby. Były podsłuchy. Te podsłuchy były ujawnione ostatnio, prawda, wstrząsające, jak ci prezesi się umawiali. Na bieżąco prowadzone. Można było w każdej chwili wkroczyć i zapobiec temu. Tusk dowiedział się we wrześniu 2009 roku o tym, wiem już to na pewno, z notatek służb, które były do niego kierowane. A w październiku te kontrakty zostały podpisane. Wiedział premier, wiedziały służby, wiedziała prokuratura, że przestępcy ustawili przetarg, skorumpowali urzędnika, że setki milionów złotych z naszego budżetu pójdą do rąk przestępców. I zrobiono to. Zrobiono to, bo co? Bo tak się w Polsce buduje, tak się w Polsce robi przetargi, tak się w Polsce buduje autostrady, tak się w Polsce robi gospodarkę. No tak, tak to wygląda, że rząd się z tym godzi, to toleruje. Wiedział, nic nie zrobił. Nie zerwał tych umów nawet później, mimo tego, że postawiono zarzuty tym prezesom i tam urzędnikowi. Dalej. Unia nam zawiesiła na jakiś czas, zamroziła wszystkie środki na budowę autostrad. W rezultacie na część tych środków odmrożona, ale w tych konkretnych sprawach, tych 3 odcinków, te środki prawdopodobnie już nigdy do nas nie wrócą. A przecież to są setki milionów złotych. I to jest wina rządu. Ale przecież to jest wierzchołek góry lodowej. Proszę Państwa, tego nie można tolerować. Takiego marnotrawstwa. A jednocześnie sprawy symboliczne. Jak niebywała jest arogancja obecnie rządzących. Też wróćmy do sprawy Euro 2012, spółki PL 2012, spółki Skarbu Państwa. Spółki. No, tak naprawdę kilku prezesów, którzy mieli zorganizować rozgrywki piłkarskie dwutygodniowe, prawda, w naszym kraju. Temat jest samograjem, wiadomo, przyjeżdżają drużyny, przyjeżdżają kibice, są stadiony, jak wybudowane, tak wybudowane. Mówię o kosztach, prawda? Chociaż ten dach symboliczny, który się nie był w stanie otworzyć na meczu z Anglią, też no, pokazuje, jak to wygląda w praktyce. Nie, proszę Państwa, no, wysiłek jakby ze strony, to nie byli jacyś zewnętrzni menadżerowie, mówię o tych ludziach ze spółki PL 2012, gdzieś ściągnięci ze świata, bo my w Polsce nie mamy doświadczeń, jak organizować zawody piłkarskie. Po prostu dwóch panów związanych z Platformą zostało tam, prawda, menadżerami, jakoś to tam przeprowadzili. Proszę Państwa, i co my mamy w tej chwili? Jaka to jest bezgraniczna arogancja. Ci ludzie dostają nagrody za to, że odbyły się u nas rozgrywki piłkarskie. 1 300 000 zł, każdy z nich. W takiej sytuacji w kraju. 1 300 000 zł. No jak tak można? Jak można być tak aroganckim wobec Polaków? Jak można tolerować
Nie wolno tego robić. Premier pytany o tę sprawę udaje, że nie wie, o co chodzi, odsyła do ministra sportu. Pani minister sportu mówi, no to nie ja, to minister Drzewiecki, bo przed minister sportu. No podpisał takie umowy, już nic nie możemy zrobić. Minister Drzewiecki, tak. Jeden z najbardziej zaufanych ludzi Tuska. Na szczęście w wyniku afery hazardowej działań CBA zniknął z życia publicznego, chociaż nie stanął przed sądem, ale tak jak uważam, że powinien odpowiadać przed sądem i to niezawisły sąd powinien wypowiedzieć się o łamaniu przez niego prawa, a nie zostało to umorzone przez prokuraturę. Mówię o aferze hazardowej, tak żeby krzywda mu się nie stała. Ale to są rzeczy, których tolerować, proszę Państwa, nie wolno. Kolejne przykłady pokazujące bezwład rządzenia. Sprawa LOT-u, nasz narodowy przewoźnik. Proszę Państwa, menadżerowie, właśnie to są ci menadżerowie z Platformy Obywatelskiej. Pensje 100 tysięcy złotych miesięcznie. Prezes PKP, prezes LOT-u, minister Grat, który nam buduje elektrownię jądrową na papierze, 100 tysięcy złotych miesięcznie. To odszedł z Sejmu bohatersko, tak, do innych zadań, bo premier wyznaczył, ma nam elektrownię jądrową zbudować. Proszę Państwa, ci menadżerowie, sprawa LOT-u. No i mamy takiego menadżera za 100 tysięcy, który wpada, ma wizjonerski pomysł. Kupi najdroższe samoloty na świecie. No to jest no, spółką, jaką jest, prawda? Egzystuje, jakoś tam funkcjonuje na rynku, ale żaden potentat. Ale nasz narodowy przewoźnik. Od zawsze, prawda, w Polsce. Najnowsze samoloty na świecie, Dreamliner, prawda? Tak nowoczesne, że jeszcze nie przetestowane. Które natychmiast uległy awariom i stoją w hangarach. Jeszcze do tej pory. Spółka na skraju bankructwa. Odwołują prezesa, powołują następnego prezesa, który prosi 400 milionów złotych na szybko, bo zaraz my będziemy upadniemy, prawda? Rząd, minister skarbu daje 400 milionów złotych kilka miesięcy temu. Nic nie pomogło. Teraz mamy znowu sytuację, że LOT-owi grozi bankructwo, a jedyny pomysł rządu na sprzedać komuś, no, prywatyzować. To jest jedyne rozwiązanie, bo już nie mamy żadnych pomysłów. Władowali mnóstwo pieniędzy, bezmyślnie, głupio, wybitni menadżerowie. Nie wiadomo od czego, z partyjnego nadania, a to są też nasze pieniądze, nas wszystkich. Nie ma na walkę z bezrobociem aktywną, prawdziwą walkę z bezrobociem. Nie ma na ratowanie szkół, które są likwidowane, na służbę zdrowia, gdzie małe dzieci umierają, bo taki jest system. Bo lekarze już się boją, prawda, zlecać jakieś dodatkowe badania, bo liczy się ekonomia tylko. Coraz bardziej zaczynają być rozliczani. Co ty się wygłupiasz, że ty to dziecko wysyłasz, ile to będzie kosztowało? A potem dziecko umiera, bo nie zrobiono badań za 20 zł czy 10 zł. Zaoszczędził szpital, prawda? Bo dyrektor każe oszczędzać. Także no, to są te problemy, które my realnie widzimy. To są nasze rzeczywiste priorytety. Tak chcemy zmieniać Polskę. Widzimy to, co się dzieje w tej chwili w sferze rządowej. Mamy bardzo konkretne pomysły w każdej dziedzinie, proszę Państwa. Ja mówię o tych sprawach najważniejszych. No, tych sprawach najważniejszych dla Polaków, bo tak my je postrzegamy jako Prawo i Sprawiedliwość. Bezrobocie i pomoc dla emerytów, tych obecnych i tych przyszłych. Sprawa OFE. Mamy od nas wielkimi emeryturami w przyszłości. Jak będziemy na emeryturze, to tak jak emeryci Niemcy będziemy jeździli w Egipcie do Tunezji na wakacje. OFE nam to miało zagwarantować. Obowiązkowo składka jest pobierana co miesiąc. Obowiązkowo, czy chcesz, czy nie chcesz, prawda? Do OFE. To są prywatne, zagraniczne przedsięwzięcia inwestycyjne. Nic z tego nie ma. Nic z tym pieniędzmi nie zrobiono. Potężne zyski, potężne marże dla OFE, dla ich właścicieli, a dla przyszłych emerytów dowiedzieliśmy się parę dni temu, że szefowie OFE proponują, że może będą wypłacać przez 10 lat od wejścia na emeryturę. Jak to przez 10 lat? A jak ktoś będzie żył dłużej, to co, już nic nie będzie miał z tego OFE. Chociaż cały czas odkłada, prawda, obowiązkowo. No tak nie może być, proszę Państwa. To, co my proponujemy w tej chwili, to natychmiast do ZUS-u, prawda? No i ciągle zaproponujemy, ciągle trzeba wykładać do ZUS-u, a pieniądze idą do prywatnych zagranicznych inwestorów, prawda, z OFE, którzy nic z tym pieniędzmi nie robią, to sobie nie obracają bezpiecznie. To, co trzeba zrobić natychmiast, to co najmniej OFE powinno być dobrowolne. Jesteśmy przekonani, że większość Polaków wróci do ZUS-u. Takie są nastroje, takie są sondaże, nikt nie ufa tym ludziom. Bo nic przez te 10 lat nie pokazali, że potrafią zrobić z tym pieniędzmi. Poza tym, żeby dla swojego zysku nimi obracać. I będziemy domagali się, żeby zlikwidować obowiązkowość OFE. A w drugim etapie zobaczymy, może ten etap przejściowy otrzeźwi tych ludzi z OFE. Może zaczną walczyć rzeczywiście o klientów, jakieś atrakcyjne propozycje składać.
Być może, ale na zasadzie dobrowolności. Jeżeli ktoś chce mi zaufać i powierzyć część swoich oszczędności, proszę bardzo. Ale może rzeczywiście to ich zmusi do działania. A jeśli nie, to zlikwidować to w ogóle. I wszystkie te pieniądze niech wrócą do ZUS-u, prawda? I na nasze emerytury będą przeznaczane. A rząd dalej chowa głowę w piasek i nic. Nie widzi problemów emerytów, nie widzi problemów bezrobocia. Udaje, że nie ma pomysłów. Są te pomysły. Są, tylko trzeba chcieć działać. I Prawo i Sprawiedliwość chce działać. Chce rozwiązywać wszystkie te najważniejsze problemy Polaków. I wiemy, że nie można mówić o wielkich reformach, kiedy Polacy nie mogą związać końca z końcem, kiedy brakuje do pierwszego, kiedy jest strach o pracę, narastający strach o pracę i brak nadziei na pracę tych, którzy tę pracę utracili albo którzy jeszcze nigdy jej nie dostali, prawda? Bo są młodzi i nie mają układów. Jedyna branża, jeżeli chodzi o rozwój zatrudnienia, to jest administracja państwowa pod rządami Buzka. To jest około 100 tysięcy etatów, które powstały w tym czasie. Ale żeby dostać taki etat, proszę Państwa, nawet jeżeli są otwarte konkursy, bez układów nie ma możliwości. Ja znam szereg przypadków ludzi, którzy brali udział w tych konkursach na posady rządowe, oficjalne i tak dalej. Jeżeli wygrywał ktoś spoza układu, konkurs był unieważniany. Armia 100 tysięcy ludzi, prawda, zatrudniona za nasze pieniądze, pieniądze podatkowe. Tutaj nie ma bezrobocia, to się dynamicznie rozwija ta branża, biurokracja. To jest rządzenie Tuska. Unikanie odpowiedzialności za wszystkie trudne sprawy, spychanie ich na innych, na samorządy, na jakieś anonimowe instytucje, prawda, NFZ, chociaż to i tak podlega instytucja rządowi, ale ktoś, kto się mało orientuje, to nie wiem, na co chcecie od rządu, prawda. Likwidacja małych sądów, pseudoreformy. Pseudoreforma, prawda, że ma to usprawnić pracę sądów, zlikwidujemy małe sądy. Ale zatory w sądownictwie są w dużych miastach. Tam jest problem w sądach ogromny, a nie w małych miejscowościach. Po co to robić? Po co skłócać lokalne społeczności, gdzie będzie siedziba sądu, prawda? Czy w tym powiecie, czy w tym. Po co to robić? To i tak niczego nie zmienia. Żadnych oszczędności, żadnego przyspieszenia spraw. Wręcz przeciwnie. Likwidacja małych posterunków. W Polsce już następuje likwidacja małych posterunków policyjnych. Zlikwidowano kilkaset. W tym roku ma być to docelowo chyba 500 posterunków. Bo się nie opłaca w małych miejscowościach. W małych miejscowościach nie. To właściwie po co tam państwo ma być, prawda? Likwidujemy im tam przystanki kolejowe, PKS-y, prawda, szkoły, przedszkola, bo nie ma nic, prawda. Posterunek policji też nie zlikwidujemy, a niech jadą tam 30 km zgłosić, że mi się ktoś włamał do kogoś, co to za przestępstwa tam są, prawda? Po co nam to? Będziemy oszczędności. No tak nie można rządzić państwa. Temu się przeciwstawiamy i w każdej dziedzinie mamy alternatywny program. Może tyle tytułem wstępu, jeśli będziecie mieli Państwo pytania, może koledzy jeszcze tak, proszę. Tak, proszę Państwa, sami Państwo, czy Prawo i Sprawiedliwość to nie tylko partia nowoczesna, ale to są ludzie wiarygodni, uczciwi, ludzie z doświadczeniem, ludzie tacy, którzy nie tylko są doświadczeni, nie tylko są niezłomni, ale jednocześnie pokorni, ludzie z pokorą. I takim również pan minister Gróbarczyk, to człowiek, który wykształcenie ma kierunkowe, a więc magister inżynier okrętowy, tak? A więc człowiek morza i też był ministrem gospodarki morskiej. Teraz jest w Parlamencie Europejskim, ważne też funkcje w EKR-ze, czyli frakcji konserwatystów i reformatorów w Parlamencie Europejskim. Kilka słów, panie ministrze, panie pośle, i potem już oddajemy głos państwu. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie, możliwość wymiany poglądów. Bardzo krótko, bo nie będziemy mieli czasu na dyskusję. Myślę, że to ważniejsze jest. Na trzy sprawy chciałem zwrócić uwagę. Pierwsza to stan obecnej polityki zagranicznej naszego państwa. Proszę zwrócić uwagę, co stało się w ostatnich dniach, kiedy to Putin ogłasza, co będzie robił na terenie naszego kraju. Chyba nikt z nas nie wyobrażał sobie, że dożyje takich czasów, gdzie Polska straci jakąkolwiek kontrolę, przynajmniej międzynarodową, nad tym, co tutaj się będzie działo. To, że wpływ Rosji był ogromny, to wszyscy wiedzieli, ale żeby decydować o tym, co się dzieje i to bez wiedzy premiera, bez wiedzy ministra, wypowiadać takie rzeczy z drugiej strony,
jaka musi być pewność Putina, który zdecydował się na taką dyskredytację, bo proszę zwrócić uwagę, jak wyglądamy w oczach unijnych, Unii, całego świata, gdzie ktoś spoza Polski decyduje, jakie będą inwestycje prowadzone. Może ona jest dobra, nieistotne, ale w każdym razie nie wolno do tego dopuścić. Na tej podstawie trudno sobie wyobrażać, czy Sarkozy swego czasu, czy Merkel utrzymaliby władzę, gdyby Putin nagle ogłosił, że przez teren Niemiec będzie budował gazociąg, a premier, a kanclerz Merkel powiedziała, no ale ja o tym nic nie wiem. No, ogromny kryzys polskiej polityki zagranicznej. To jest pierwsza sprawa. Zresztą ten gazociąg jest wymierzony bezpośrednio w polskie interesy, ponieważ Polska, która ma ogromny rezerwuar gazu łupkowego, przypomnę, ten sam gaz łupkowy dzisiaj w Stanach Zjednoczonych kosztuje $80 za 1000 metrów sześciennych. Polska dzisiaj kupuje od Rosji gaz za $500 za 1000 metrów sześciennych. Kilkakrotnie razy więcej jesteśmy w stanie, uruchamiając program gazowy, zresztą za Prawa i Sprawiedliwości, to myśmy zdecydowali o budowie gazoportu i dywersyfikacji dostaw gazu, ale wprowadzając program gazowy, Polska mogłaby dwukrotnie obniżyć ceny gazu. Przykładowo dom, który ogrzewany jest dzisiaj za 400 zł, mógłby w najwyższych ocenach naszych kosztować 200 zł. Cena gazu automatycznie by spadła. To jest pierwsza sprawa zasadnicza dla nas, na którą kładziemy nacisk. Dywersyfikacja dostaw gazu i oparcie się na własnej produkcji. Drugi element to oczywiście zdecydowane przeciwstawienie się polityce unijnej, czyli polityce klimatycznej, która nakłada na nas podatki związane z produkcją ciepła i elektryczności. Polski system jest oparty na węglu. Unia nałożyła dwa podatki. Czy chce nałożyć te dwa podatki, nie ma sprzeciwu, jednoznacznego sprzeciwu rządu. Donald Tusk swego czasu zrzekł się prawa weta w przypadku zmiany miksu energetycznego i dzisiaj mamy groźbę obciążenia nas podatkiem od paliwa, czyli paliwo, które posiada w sobie ilość po wyprodukowaniu CO2 największą, płaci najwięcej, więc Polska, która jest oparta, produkcja energii jest oparta na węglu, płaci z jednej strony najwięcej. Drugi element to oczywiście emisja CO2, czyli ten sam podatek, ale z kolei od emisji nałożony, dwukrotnie więcej. Oceniamy, że polska energia elektryczna, jeśli nie będzie zdecydowanego sprzeciwu rządu, będzie kosztowała dwukrotnie więcej w przypadku wdrożenia tego projektu. Trzeci element, niezwykle dla nas istotny, to emigracja. Dzisiaj jedyny sposób recepta na nowe pokolenie, na młode pokolenie, to emigracja za granicę, zmywak przysłowiowy angielski i tam budująca się niechęć do Polaków celowo wywoływana, ponieważ emigranci, którzy znajdują się już na tym terenie, zakorzenieni spoza Unii, stają się obywatelami danego kraju, wskazując, że to Polacy są winni przede wszystkim utraty miejsc pracy. Nasz rząd w ramach unijnej polityki zlikwidował polskie stocznie i około, jak oceniamy, w całym przemyśle okrętowym 80 tysięcy miejsc pracy. Ci ludzie musieli wyjechać za granicę. Ta sama Unia Europejska dopuszcza w każdym dniu dotowanie niemieckich stoczni, które mają gdzieś politykę unijną i nie zlikwidowały u siebie żadnego zakładu. Cały przemysł okrętowy we Włoszech jest w rękach państwa. Nie ma tam prywatnego przedsiębiorcy. Tam jest cały czas dotacja unijna, niedozwolona, ale nikt na to nie reaguje w ten sposób jak w Polsce, likwidując zakłady pracy. Największy błąd. Z drugiej strony, jeśli tak jak wskazywaliśmy,
Donald Tusk poszedłby do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości dzisiaj zgodnie nawet z tą negatywną opinią unijną, stocznie mogłyby funkcjonować ze względu na to, że proces, który trwa w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości około 6 lat, dawałby nam czas dzisiaj nawet na wejście w spór z Unią Europejską, ale wszystko byłoby zgodnie z prawem. To jest normalna polityka, normalna procedura, która jest realizowana w Unii Europejskiej. Jeszcze raz trzeba podkreślić, całkowita musi nastąpić zmiana polityki zagranicznej państwa, która nie może być oparta o klientyzm i nie może być oparta na emigracji. Dzisiaj przyszłością młodego pokolenia jest emigracja. Ja dziękuję. Panie, mimo że jeszcze troszeczkę zostaniemy, pan minister potem będzie wyjeżdżał, dlatego chciałbym oddać już głos państwu. Natomiast tylko jak widzę pana Sławka Stycyka od razu też myślę o wiatrakach. I też powiem państwu, że my jako opozycja aktywnie uczestniczymy w życiu politycznym, jeśli chodzi o Sejmu. I my na przykład złożyliśmy już nowelizację ustawy Prawo budowlane. Praktycznie chcemy odrzucić wiatraki od miejsc zabudowanych na 2,5 kilometra. Nawet taką klauzulą, że nawet jak ktoś postawi te wiatraki, one będą, to one będą potem demontowane, że musi to przestrzegane być. Także to, jeśli chodzi o ustawę śmieciową, również mamy nowelizację jeszcze w grudniu złożoną Prawo i Sprawiedliwość Klub Parlamentarny, bo wiemy, że ustawa śmieciowa, że to jest wpuszczeniem w taką medialną manipulację i w maliny Polaków, bo tak naprawdę chodziło tylko o podwyżki, a nie o wybór metody i tak dalej. Wszyscy się kłócą między wszędzie w gminach i w powiatach, kłócą się o wybór metoda, a wiadomo, że chodzi tutaj nie o wybór metody, tylko chodzi o podwyżki po prostu, bezczelne podwyżki. Mało tego, nie tylko podwyżki bezczelne, ale jeszcze oprócz tego oddanie wywozu i gospodarki odpadami śmieci, oddanie sieciom, a więc te, bo będzie obligatoryjny, trzeba zrobić przetarg i to jest wszystko przeciwko samorządom, wszystko przeciwko społeczeństwu. Natomiast manipuluje się tak sprytnie tym społeczeństwem, że na przykład wrzuca im się 4 czy 5 metod, bo można było 6 metod takich wymyślić i wszyscy się kłócą między sobą o wybór metody, ale nikt zapomina każdy, że to jest istotą podwyżki, 300-400% podwyżki wywozu śmieci i zresztą tak to nie ureguluje gospodarki odpadami. Krótko, także my cały czas przeciwstawiamy się temu, zresztą teraz chcemy wprowadzić nowelizację taką, że powrót, żeby ta ustawa przestała śmieciowa obowiązywać od 1 lipca 2013 roku, żebyśmy wrócili z powrotem do tego, co było. Natomiast w momencie tej takiej vacatio legis, żebyśmy dopracowali, uszczegółowili, skonsultowali dokładniej, żeby nie było takich tych bardzo drastycznych podwyżek. No i to jest właśnie to działanie. Oczywiście też jeszcze powiem tylko dwa słowa o działkach, o tym, że chcemy. No, pamiętacie państwo 21 stycznia 2013 roku, koniec działkami, tak? Bo tak Trybunał Konstytucyjny postanowił, także my też mamy bardzo dobrą, przyjazną ustawę dla działkowiczów. Jesteśmy całym sercem, umysłem i duszą za działkowiczami i będziemy bronili też działkowiczów. Zbyszek Rujna, Poznań, Oszczno. Ja mam do pana ministra pytanie. Panie ministrze, w trakcie ostatnich wyborów prezydenckich kładłem się spać, to Jarosław Kaczyński miał przewagę. Jak się obudziłem rano, było inaczej, to zasadniczo. Mówią ruskie serwery. No nie jest teoria spiskowa, nie spiskowa, ale teraz podaję fakty. W Brukseli, w okręgu wyborczym więcej głosów oddanych niż głosujących. Następny fakt. Komendant policji, wypadek samochodowy w bagażniku. Niewypełnione karty do głosowań. Nadreprezentacja PSL-u w niektórych okręgach województwa mazowieckiego. Panie ministrze, trzeba odpowiadać za głosy swoich wyborców i bronić ich. I dlaczego to mówię? Ponieważ ten rząd jest tak przystawany, że działa w myśl zasady, że najważniejsze kto te głosy liczy. Czy ktoś w PiS-ie monitoruje te wszystkie sprawy odnośnie tych nielegalnych, że tak powiem, działań. I druga sprawa, czy już teraz nie należałoby naciskać na komisję wyborczą i wywierać presję, ponieważ my oddamy głosy, a się okaże, że te głosy zostaną nam ukradzione, zniweczone.
Dziękuję. Proszę Państwa, oczywiście to jest niezwykle ważna sprawa, żeby wynik wyborów był odzwierciedleniem bardzo dokładnym czy wprost precyzyjnym tego, jak głosują Polacy. Niezależnie od tego, czy Polacy dokonają dobrego z naszego punktu widzenia wyboru, czy złego, to wynik wyborczy musi być dokładnym, lustrzanym odbiciem tego, jak Polacy głosowali. Faktem jest, że staramy się kontrolować tam, gdzie jest to możliwe. Nie wszędzie mamy ludzi naszych na tyle aktywnych i wiarygodnych, żeby czynnie o nich włączyli, ale generalnie w skali kraju no staramy się do maksymalnej liczby komisji wyborczych zgłaszać naszych przedstawicieli, tak żeby pilnować tego, żeby te wyniki były w pełni wiarygodne, żeby nikt nie manipulował. Oczywiście zawsze no, można powiedzieć, że doszło do fałszerstwa wyborczego, dlatego nie jesteśmy przy władzy. Ja uważam, że nie złapaliśmy nikogo za rękę, nie mamy dowodów, więc nie możemy kwestionować takich wyników wyborczych, jakie one są. Są sytuacje budzące duże zdziwienie i wymagające przyjrzenia się temu w przyszłości w sposób bardzo dokładny, bo mogło dojść do dużych manipulacji. To, co Pan nawiązał, na przykład sprawa wyborów do sejmiku wojewódzkiego, do sejmików wojewódzkich i niezwykłe wyniki PSL-u, jeżeli chodzi o województwo mazowieckie. Proszę Państwa, to rzeczywiście budziło wielkie zdziwienie w ostatnich wyborach samorządowych, kiedy później można było sobie obejrzeć mapkę wyborczą i dokładnie no, sąsiednie miejscowości, dokładnie taka sama struktura społeczna. Teoretycznie wyniki powinny być no, niewiele odbiegające od siebie, ale jedna miejscowość jest w województwie mazowieckim, druga na przykład w województwie podlaskim. I okazuje się, że w jednej wielki sukces PSL-u, tutaj no, przeciętny wynik PSL-u. Rzeczywiście wyniki PSL-u na terenie województwa mazowieckiego do sejmiku wojewódzkiego budziły zdziwienie profesjonalnych socjologów. Uważali, że wydarzyło się coś dziwnego, nienaturalnego. Na poziomie małych miejscowości, małych gmin, tam gdzie często no, nie ma innych środowisk politycznych, które mogłyby się przyglądać, jak te wybory są, jak te głosy są potem rozliczane, może dochodzić do dużego. Jeśli jest to jakoś zorganizowane na większym obszarze, to zwłaszcza w wyborach samorządowych może mieć to istotny wynik później, ale no, to jest kwestia tego, że musimy no, dotrzeć z naszymi ludźmi do maksymalnej liczby komisji wyborczych, żeby tam włączyć ich do liczenia głosów, czy to na zasadzie mężów zaufania, czy członków komisji wyborczych. Na pewno jest to ważny element i musimy o tym w imię demokracji, standardów demokratycznych pamiętać i pilnować tego absolutnie. To jest priorytet dla każdego ugrupowania, które bierze udział w wyborach, żeby pilnować potem wyników tych wyborów, żeby nikt nie ośmielił się zafałszować woli obywateli i wyborców. Proszę bardzo, jakieś jeszcze pytanie? Proszę, ja chciałem Panu Ministrowi zadać dwa pytania, ale zanim zadam pytanie, to no, taka ogólniejsza refleksja. Chciałbym powiedzieć, że w tej chwili obserwujemy kryzys wymiaru sprawiedliwości i to we wszystkich płaszczyznach. Już nie mówię o organach ścigania. Chciałbym powiedzieć, że nikt chyba nie monitoruje, że 90% spraw, które trafia do prokuratury, to są sprawy umarzane. Że orzeczenia, które są wydawane, nawet mnie jako doświadczonego mecenasa, zadziwiają. Ja nie powiem o naszym lokalnym problemie, przecież wszyscy czytają, że jeden z przedstawicieli władzy, jadąc pijanym święta samochodem służbowym, to jest warunkowo umorzony. Wyrok zostaje wydany, warunkowe umorzenie, kiedy inni zwykli obywatele to za takie podobne czyny po prostu odbywają karę pozbawienia wolności. Powiem, że konkursy na sędziów to fikcja. Nie tylko w administracji, ale wszędzie. Wszyscy wiedzą, że w dokumentach się zgadza, tylko w życiu się nic nie zgadza. Powiem tak, że robimy reformy pozorne, nie pytając się prawników. Nikt ostatnio nie zrobił debaty na temat funkcjonowania czy kondycji wymiaru sprawiedliwości. Wszystko zaczyna być, jakby powiedział, nierealną rzeczywistością i wydaje się, moi koledzy mecenasi też mówią, że żyjemy w absurdach
w oparach absurdów, przytaczając opowieści czy literaturę Franza Kafki. W związku z tym chciałbym zadać pytanie. Jak Państwo zamierzają ten anormalny system panujący w wymiarze sprawiedliwości zastopować? Bo powiem, te reformy, o których Pan Minister mówił, zmiana, likwidacja małych sądów, to do niczego nie prowadzi. Wręcz przeciwnie. Panowie posłowie, chciałbym powiedzieć, że sprawa pracy potrafi trwać 12 lat. Ja taką prowadzę, jest w Sądzie Najwyższym. Ewidentnie brak jest kontroli przestrzegania prawa i w gminach też się nie najlepiej dzieje. Brak kontroli, brak poszanowania prawa i tylko ten dobrze wypada, kto ma dobre układy. W związku z tym chciałbym, żeby Pan, Panie Pośle, jako wiceprzewodniczący zasygnalizował ten problem. Sprawa jeszcze jedna jest. Ja nie będę mówił o innych problemach wymiaru sprawiedliwości, że sprawa za 50 zł w pewnych sądach, a nie chcę je wymieniać ze względu na to, że sprawuję funkcję, kosztuje 15 tysięcy i żadnego efektu nie widać. Że robi się synekury, że przysyła się do Sejmu projekty, które tylko hamują, żeby zwykły obywatel był pozbawiony jakichkolwiek możliwości obrony swoich praw w sądzie. Nie na tym to powinno polegać. Prawo powinno być egzekwowane, wyroki powinny w odczuciu społecznym odpowiadać sprawiedliwości panującemu prawu. Ja powiem, panie pośle, jeszcze jedno. Z wielu narad, w których uczestniczę, to słyszę, że Sejm już nie ma prawa stanowić prawa. Prawem jest wyrok, konkretny wyrok, który ma hamować rozwój tego państwa. W związku z tym nie wiem, kto sprawuje teraz władzę ustawodawczą i jak dalekie są tego tendencje. Powiem, że są przykłady, które mówią w wyrokach, że pozbawia się w konkretnej sprawie obowiązywania bądź to ustaw, bądź to rozporządzeń wykonawczych do ustaw. Więc czasami gminy też nie wiedzą, co mają w takich sytuacjach czynić. Dziękuję. Pytanie, czy rozumiem przed razem? Ja może od razu odpowiem, bo pan z nas poruszył niezwykle ważne problemy. Może takie, które dopiero kiedy ktoś zetknie się z funkcjonowaniem prokuratury, sądownictwa w Polsce bezpośrednio, na szczęście nie wszyscy mają tę wątpliwą przyjemność kontaktu z tymi instytucjami, to wtedy zrozumie, jak to jest ważne i bolesne, to co się w tej chwili dzieje. Zacznę może od prokuratury, bo to jest sprawa, która też dotyczy działań obecnego rządu. Otóż w roku 2009 Platforma Obywatelska przeforsowała historyczną reformę oddzielenia prokuratury od rządu. Sprzedano to Polakom, że właśnie rząd nie chce się mieszać do żadnych śledztw, żeby nie było oskarżeń, podejrzeń, będzie niezależna prokuratura będzie te sprawy prowadziła, prawda, bez żadnej ingerencji politycznej. Proszę Państwa, to znowu jest takie umywanie rąk, pozorne umywanie rąk, znaczy umywanie rąk faktyczne od odpowiedzialności. Konstytucyjnym obowiązkiem rządu jest zapewnienie obywatelom bezpieczeństwa. To jest konstytucyjny obowiązek rządu. Prokuratura jest fundamentalnym elementem walki z przestępczością w naszym kraju. Formalnie oddzielono prokuraturę od rządu, powstała nowa korporacja prawnicza, samodzielna, samorządna, z prokuratorem generalnym na czele. Pozycję prokuratora generalnego ustawowo tak osłabiono, że on w zasadzie nic nie może. On nie może zmienić decyzji swojego podwładnego, która ewidentnie jest sprzeczna z prawem, niewłaściwa, bo on by ingerował w pracę niezależnego prokuratora. Mamy korporację niezależnych prokuratorów. Za nasze pieniądze. Ludzi, którzy w strukturze hierarchicznej powinni ścigać przestępców razem z policją, ze służbami. Prokurator generalny nawet nie może odwołać skompromitowanego prokuratora pełniącego funkcję kierowniczą w jakimś organie prokuratury, bo nie ma takich kompetencji. On może zwrócić się z prośbą do Krajowej Rady Prokuratorów, czyli ich korporacji, o wyrażenie zgody na odwołanie szefa prokuratury rejonowej nawet, czy jego zastępcy.
No to są rzeczy absurdalne. To jest rozbijanie państwa, rozbijanie struktur odpowiedzialnych za zwalczanie tak ważnej rzeczy jak przestępczość. Także no to jest niebywałe zupełnie to, co się dzieje. Rzeczywiście mamy do czynienia no, z ogromną zapaścią pracy prokuratury w ostatnim czasie. Nikt nie pilnuje prokuratorów, nikt mówi o przełożonych, o ich przełożonych. Całkowicie rozchwianie tak ważnej struktury państwa. No ale oczywiście sądy, to jest no, trzecia władza, prawda? Konstytucyjnie trzecia władza i władzy wykonawczej czy ustawodawczej, no nie sposób jakby ingerować wprost, prawda? Bo to chodzi o to, ten standard, prawda, że sędzia jest niezależny, nie może ulegać żadnym naciskom. Ale proszę Państwa, sytuacja też jest dramatyczna. Nie ma środowisk świętych. Oczywiście środowisko sędziowskie jest, tak mi się wydaje, w dużej mierze jest środowiskiem dobrym, składającym się z ludzi poważnych i uczciwych. Ale w każdym środowisku są ludzie źli. Są ludzie skorumpowani. Skala korupcji w Polsce znowuż narasta. Również w środowisku sędziowskim. To środowisko nie jest w stanie się oczyścić. To środowisko na jakiekolwiek działania innych służb, innych organów ścigania dotyczące korupcji w sądownictwie działa odrzucająco. Jest kwestia immunitetów sędziowskich. Żeby postawić sędziemu zarzut, trzeba mu uchylić immunitet. Może to zrobić tylko korporacja sędziowska. Prawie nie ma sytuacji, mimo zeznań, mimo zgromadzonych dowodów, żeby sędziowie zgodzili się uchylić immunitet innemu sędziemu, żeby stanął przed sądem i odpowiedział za swoje przestępcze działanie. Proszę Państwa, dochodzi do sytuacji naprawdę no, absurdalnych. Ja mogę tu mówić też o swoim doświadczeniu jako szef CBA. Być może część z Państwa słyszała, że była taka sprawa prowadzona przez CBA, którą w mediach nazywano korupcja w Sądzie Najwyższym. Rzeczywiście prowadziliśmy działania dotyczące korupcji w wymiarze sprawiedliwości, w organach ścigania, dotyczące prokuratorów, policjantów, dotyczące sędziów, również osoby posiadającej immunitet sędziowski. Jak Państwo wiecie, byliśmy służbą bardzo dynamiczną, mówię o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym i często nasi agenci udawali, prawda, osoby, które są przedsiębiorcami, przestępcami, które szukają jakieś dojścia do urzędników, wręczają łapówki. W tej sprawie CBA wręczyło łapówki osobom mającym immunitet sędziowski. Ci sędziowie zostali nagrani, jak brali pieniądze, jak brali korzyści majątkowe. Kilka lat temu, to było pod koniec mojej agencji, przed odwołaniem przez premiera Tuska, te nagrania, te dowody zostały przekazane do prokuratury. Co się dzieje w tej sprawie? Prokuratura już najpierw pod rządami PO, prawda, a później już ta niezależna prokuratura prowadzi tak sprawę, że kilka miesięcy temu, po 3 latach prowadzenia, sprawa została umorzona przez prokuraturę krakowską. Pod jakimś tam pretekstem, że im się wydawało, że CBA nie mogło gromadzić tych wszystkich materiałów, dlatego że na początku nie miało wiarygodnej informacji o przestępstwie, w związku z tym prokuratorowi się wydaje, że ten materiał budzi wątpliwości, że został legalnie zebrany. Nieważne, że sędzia czy prokurator wziął łapówkę, jest to nagrane, ale jemu się wydawało, że zanim my rozpoczęliśmy akcję wręczenia łapówki, to jeszcze nie mieliśmy takiej pewnej informacji i umorzył sprawę. Proszę Państwa, ja odwołałem się jako poseł, jako były szef CBA do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta. Nawet zostało zwołane, PiS zażądał zwołania Komisji Sprawiedliwości poświęconej tej sprawie. Przyszedł prokurator Seremet, powiedział, przeanalizowaliśmy w prokuraturze generalnej materiały tej sprawy, CBA ma rację. Ta sprawa nie powinna być umorzona. Proszę Państwa, ale co ja mogę? Ja mogę tylko przekazać swoją opinię, szef prokuratury, prokurator generalny, swoją opinię podległemu sobie prokuratorowi, żeby ją ewentualnie uwzględnił i zmienił swoją decyzję. Bo takie są przepisy prawa, tak Platforma skonstruowała. I sytuacja jest taka, że prokurator generalny, jego eksperci, prawda, prokuratorzy z nim pracujący twierdzą, że decyzja o umorzeniu tego śledztwa była przedwczesna. A prokurator prowadzący stwierdził, że jednak on ma rację i śledztwo zostało umorzone. No to są rzeczy niebywałe, manipulacje, prawda? Układy wewnątrz. A jeszcze systemowo pan mecenas poruszył jeszcze jedną ważną sprawę. Bo my mówimy jako no, w tej chwili władza ustawodawcza, prawda, ale powiedzmy to jest władza wykonawcza, rząd i tak dalej, że nie można ingerować w działania sądów, prawda, bo to jest trzecia władza. Ale ta trzecia władza nie ma oporów. To, co powiedział pan mecenas, że nagle wyroki sądu stają się źródłem prawa.
Nagle do Sejmu trafiają jakieś rządowe nowelizacje przepisów prawa z uzasadnieniem, że bo Sąd Najwyższy wydał wyrok w jakiejś tam sprawie, w związku z tym musimy zmienić ustawę, prawda? To jest sprzeczne z konstytucją. W Polsce wyroki sądów nie są źródłem prawa. W Stanach Zjednoczonych jest inny system, tam być może tak, tam tak jest, ale nie u nas. Rzeczywiście wymiar sprawiedliwości, organy ścigania, to jest absolutnie coś, co będziemy zmieniali natychmiast. Natychmiast przywrócimy władzy wykonawczej kontrolę nad prokuraturą. Bo jeżeli powiemy tak, że rząd nic nie może, prawda, niech niezależna prokuratura to bada, to stworzymy też niezależną policję. Też oddzielmy ją od rządu. No przecież to jest absurd, proszę Państwa. Tak nie można rządzić odpowiedzialnie Polską. Tak nie można rządzić krajem. Tylko głupcy albo ludzie, którzy mają złą wolę, którzy właśnie chcą, żeby tak wyglądała Polska, mogą podejmować takie decyzje. My takich decyzji podejmować nie będziemy, a wręcz przeciwnie. Odwrócimy to wszystko. Rząd ma obowiązki wobec obywateli w każdej dziedzinie. Państwo to obywateli, bo obywatele płacą podatki. I podstawowym prawem obywatelskim jest prawo do życia w uczciwym państwie. Państwie, które rozwiązuje problemy tych obywateli, którzy łożą na nie podatki. Tak my jako Prawo i Sprawiedliwość widzimy rolę państwa wobec obywateli. W każdej dziedzinie. Bezpieczeństwo, bezrobocie. Państwo musi być aktywne. Nie można likwidować państwa. Nie można mówić, że państwo to jest Warszawa, stolica, prawda? A gdzieś tam to, nieważne, czy będzie posterunek policji, czy będzie sąd, czy będzie coś tam się działo, to nas nie interesuje. Muszą sobie dać radę sami. Za mało ich jest. Za mało się liczą. Za mało są aktywni. Nie buntują się. Proszę Państwa, a więc powtarzając za Panem Minister, Prawo i Sprawiedliwość doprowadzi do tego, by prawo zobaczyło, a sprawiedliwość. Tak będzie. Proszę Państwa, niestety, bardzo mi przykro, mówiłem, przepraszam na początku. Ja, jak Pan Minister tutaj miał się wybierać, to szczerze mówiąc poprosiłem, żeby przede wszystkim Choszno było tym miejscem, do którego Pan Minister przyjedzie. Dlaczego? Dlatego, że jak widzę Pana Józefowicza od 2004 roku szukającego sprawiedliwości, to serce się kraje i rozum tego nie może zrozumieć, jak to się dzieje, że ludzie, tak zwane ludzie z, no, nie wiem, ludzie z pałacu i tak dalej, potrafią jakby pewne rzeczy działać w brutalny sposób i nie ma tej konsekwencji w prawie. Jak słyszę o właśnie wiatraka, gdzie inwestor inwestuje i płaci, opłaca i tak dalej, to też się, jak słyszę o, słyszymy zresztą notatki, bo odpowiedni Pan Minister, bo jak tutaj przyjeżdżał, to takie notatki sporządzamy, Pan Minister te sprawy również, jak słyszymy, że tak zwany Orzechowi wiceminister ochrony środowiska potem ma synekurę, to co Pan mówił, za 14 tysięcy złotych po takiej aferze i pracuje za 14 tysięcy złotych, bo to opisywane jest w gazecie, to tego rozum nie potrafi pojąć i tak dalej. Jak to się dzieje? Jak to można w rodzinie, w kolesiostwie, w nepotyzmie tak działać? I Pan Minister o tym wszystko wie. My mówimy, jeszcze raz mówimy, że jesteśmy tutaj w Chosznie, będziemy zawsze, natomiast powrócimy z całą mocą, z całą stanowczością, z Panem Ministrem na czele, jeśli będzie Prawo i Sprawiedliwość rządziło i zbadamy od początku, zbadamy te wszystkie sprawy i wyjawimy to, żeby rzeczywiście prawo znaczyło sprawiedliwość. Proszę Państwa, niestety Pan Minister będzie jechał. Ja zostanę z Panem Ministrem Markiem Gróbarczykiem, tu jeszcze zostawię z Państwa, żebyście tak nie zostali osamotnieni, ale Panu Ministrowi naprawdę musi jechać i musi jechać, ale jeśli w razie czegoś trzeba będzie, pamiętajcie, że Pan Minister jest z nami i zawsze będzie, jest człowiekiem wiarygodnym. Wiarygodnym, to jest bardzo ważne. Zresztą Prawo i Sprawiedliwość jest partią wiarygodną. Ja bardzo dziękuję Panu Ministrowi. Sądzę, że to jest wizyta, myślę, pierwsza, ale nie ostatnia, biorąc pod uwagę tę frekwencję i to oczekiwanie. Ja myślę, że zapraszamy już w tej chwili na następną wizytę, być może w bardziej dogodnym terminie i dla Pana Ministra, i dla nas. Dla Państwa. Nie ma. Państwa, w każdym razie zapraszamy i chcielibyśmy podziękować za tę wizytę. Proszę. Bardzo, bardzo. Państwu. Thank you.
przepraszam, że nie wyczerpaliśmy tej naszej dyskusji. Na szczęście koledzy zostaną dłużej. A Państwu chciałem bardzo, bardzo serdecznie podziękować, bo wiem, że pora jest jakby taka no bardzo trudna, żeby się spotkać, rozmawiać o sprawach państwowych. Nietypowa godzina, to troszkę moja wina, także jeśli kiedyś w przyszłości będzie ze strony Państwa oczekiwanie, żebym przyjechał, to na pewno umówimy się na jakąś dogodniejszą dla Państwa godzinę. Bardzo Państwu dziękuję. Dziękuję bardzo za spotkanie z Państwem. No, jestem otwarty i czy też poprzez Pana Posła, czy przez moje biura poselskie, które się znajdują na terenie województwa. Natomiast wszelkie sprawy, które Państwa interesują, czy bulwersują, bardzo proszę o kontakt, czy ze mną bezpośrednio, czy z dyrektorem mojego biura w Szczecinie, czy z poszczególnymi właśnie biurami na terenie województwa. Serdecznie dziękuję bardzo. Ja też jadę do Dęb, tam dalej na spotkanie. Także życzę miłego. Proszę Państwa, no ja dużo wiem o Chosznie, chociaż rzadko bywam i szczerze mówiąc tylko z Panem tutaj Sławki byliśmy na nim też w Sejmie razem, uczestniczyliśmy w pewnej organizacji, tej ustawy właśnie o tych wiatrakach i tak dalej, ale znam Pana Jadrowicza też od 2006 roku, podejmowałem pewne działania, ale potem no, skończyła się nasza działalność w sensie takim skutecznej i konkretnej działalności. Znamy też no właśnie te pewne afery, jeśli chodzi o tak zwaną dobrą kulturę rolną. Ja mogę powiedzieć, że jestem chyba jednym z posłów, który najwięcej zawiadomił prokuraturę, czy CBA, czy też ABW, chociaż ze skutkiem no, bardzo, bardzo mizernym, ale jeszcze raz powtarzam Państwu i zresztą też niejednokrotnie z Mariuszem rozmawiam, że wszystkie te, które sprawy zgłosiłem na przykład w ciągu trzech kadencji swoich, bo jestem trzeciej już kadencję posłem, wszystkie te sprawy mam. Także wszystko to powrócimy do tego. Wszystko powrócimy, bo teraz zdajemy sobie sprawę, proszę Państwa, przecież ja mam już takie doświadczenie, no przecież teraz ostatnio, jeśli chodzi o dobrą kulturę rolną, to wiecie Państwo, co się dzieje. Na przykład ludzie przychodzili na pole i nagle się okazało, że okazuje się, że ktoś skosił im działkę na przykład, tak? Skosił działkę i jak się zaczaili ludzie już na przykład ze wsi Pękanino, na przykład w powiecie sławieńskim, zaczaili się, kto to może kosić, złapali tego pana, a ten pan mówi, ja nic nie jestem winien, mnie ktoś tam wynają i wynajmują ludzi, też kosi i oczywiście biorą dopłaty. No i dopłaty na swojej, nie żeby dzierżawione, na własności prywatnej. Czyli ma prywatne pole, ktoś przychodzi rano i patrzy, że to skoszone, coś trawa jest skoszona i dostaje ktoś, a ktoś inny dostaje dopłaty na własności prywatnej. Mało tego, ja zgłaszam do prokuratury, proszę Państwa, a oni potem się zastanawiają w ten sposób. A może to jest tak, że jeśli ktoś swojej prywatnej własności nie ogrodzi, to znaczy, że ktoś może wejść. Czyli teraz dochodzi do tego, że chyba trzeba będzie ogrodzić, pole będzie miał 5 hektarów, to musi ogrodzić, bo ktoś może wejść i skosić wanno. To jest po prostu, ale tak zaczyna działać państwo, to znaczy nie ma państwa już tego. Państwa już praktycznie nie ma. Chodzi o to, że wiecie Państwo, w Darłowie, wczoraj byłem rano w Darłowie, w Wałczu byliśmy po obiedzie, a w Darłowie na przykład wójt, czy teraz prezydent, czy tam burmistrz, praktycznie teraz ma władzę absolutną. Dlaczego ma władzę absolutną? Dlaczego teraz? Dlatego, że teraz tak zwane robi się, że najpierw się daje radnym pracę i ich rodzinom, uzależnia się i ma się władzę absolutną. Bo wójt na przykład w Darłowie likwiduje szkołę publiczną. I on mówi, a co mi zrobicie? Przecież ja jestem organem wykonawczym, rada uchwaliła, ja muszę wykonać. Ale to, że wszyscy radni mają od niego pracę i stanowiska, i ich rodziny, no to już się nie mówi. Oni są uzależnieni i praktycznie nie ma władzy. Władza jest tylko absolutna, wójta, burmistrza, prezydenta. U siebie to podobnie macie praktycznie, u siebie macie to podobnie. No, jak burmistrz, jak będzie działa? No, działa na zasadzie no, pewnej władzy praktycznie. Jest jednopartyjność, monopartyjność. Jest po prostu, jest rozkaz, czy jest jakaś tam, i wszystko zgodnie prawie z prawem, bo jest uchwała, jest wykonawstwo. Proszę Państwa, zaczęliśmy od Choszna praktycznie, nie dlatego, że Choszno 16 tysięcy miasto, 17 tysięcy miasto, że było bardzo ładne, bardzo piękne i tereny i tak dalej, natomiast zdajemy sobie sprawę, że tutaj trzeba, kiedyś było słowo układy,
to układne słowo wraca, ono wraca, powraca to układ. Pamiętacie, jak Prawo i Sprawiedliwość zdeptano niejako za te słowo układy, że to układy, wszędzie widzicie teorie spiskowe, spiskowcy i tak dalej, oszołowy, ciemnogród i tak dalej, i tak dalej. Teraz się okazuje, że to wszystko już teraz, wszyscy o tym wiedzą, ale się nawet boją mówić. Kiedyś o tym mówiono, a teraz nawet się boi o tym człowiek mówić. Także proszę Państwa, my wiemy o tym. Ja zresztą zrobiłem notatkę, jeśli Pan Minister przyjeżdża, to my się rozmawiamy, czy spotykamy się w Sejmie. Bardzo dobrze się znamy zresztą. Ja robiłem pewne notatki, to też Pan Minister był bardzo zaciekawiony no, sprawami różnymi, nawet od Pana począwszy i tak dalej, o tych sprawach Agencji Nieruchomości Rolnej. Gdybym ja teraz mógł opowiadać Wam jeszcze o ARMiR-ze, o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jak tam są różnego rodzaju, no na przykład nadleśnictwo prosi, załóżmy nadleśnictwo prosi, żeby od ANR-u dostać załóżmy 100 hektarów na zalesienie, bo to jest za darmo się dostaje, nadleśnictwo dostaje, potem w formie bezprzetargowej może oddać komuś za złotówkę albo w żaden sposób, dlatego że nie ma pieniędzy na zalesienie. I to już wystarczy powód, że te 100 hektarów, które wzięło niby na zalesienie, może oddać komuś za darmo i ktoś oczywiście z Polski jest taki, czy tam innych, są tacy osoby, które biorą, no i oczywiście potem dostają dotacje, załóżmy 2500 zł, bo posadzi niby orzecha włoskiego, tak? Potem może po tych następnie posadzić jabłoń i po 2500 zł za hektar dostaje się dopłatę unijną. Gdy tymczasem polscy rolnik, to co mówiliśmy w zachodniopomorskim, też daliśmy do CBA właśnie, dwa zawiadomienia do CBA w sprawie tak zwanych tych słupów i tak dalej. Zdajecie sobie sprawę, przyjeżdża ktoś, kto ma, żyje ze zbierania złomu i nagle kupuje 200 hektarów, znaczy 200, bo akurat tutaj było 40 hektarów po 40 tysięcy złotych, bo przybija miejscowych rolników i sobie odjeżdża. I nikt nie mówi, skąd pieniądze ma, skąd, czy odprowadził podatki, czy zapłacił wiarygodność, jaka jego jest, czy on potem będzie uprawiał tą ziemię, tam, czy na rzecz własną, czy w imieniu własnym. My to wszystko widzimy. Dajemy do CBA, my daliśmy do CBA i filię szczecińską i filię koszalińską, bo tam działamy. No oczywiście CBA niby prowadzi jakieś tam postępowanie, ale zdajemy sobie sprawę, że prawdopodobnie na końcu będzie to zgodnie z prawem, że odprowadził, okazuje się, że dostał darowiznę, odprowadził podatek od darowizny i tak dalej, i tak dalej. No wszystko jest to oczywiście, a pamiętajmy, że 2016 rok ziemia zostaje już dla cudzoziemców dostępna automatycznie. No firmy niektóre wykupują, będzie obrót spekulacyjny ziemią i Polak wychodzi, polski rolnik wychodzi za stodołę, cały czas uprawiał całe życie, bo miał w dzierżawie pole i nagle okazuje się, że za stodołą już nie ma, to już nie jego, to już jest już inna ziemia, co nie ma prawa tam wstępu nawet, nie? To proszę Państwa, my to wszystko widzimy, no ale w służbie zdrowia, ja jestem lekarzem, endokrinologiem, gdybym ja mówił, mam co się dzieje na komisjach zdrowia, no totalny tu mi wisi, totalne lekceważenie, bo na końcu jakikolwiek ktoś staniesz, mówisz, to nagle staje ci ktoś z koalicji rządzącej. Wniosek formalny, proszę o przegłosowanie końca dyskusji i głosowania. No i 35 do 20 przegrywamy, bo zawsze 35 jest posłów koalicji, a opozycji zawsze jest o 1/3 mniej. No i proszę Państwa, no tak jest. Ktoś to pokazuje, nikt nie pokazuje, tylko pokazują właśnie, że ktoś coś tam powiedział i w jakiś tam świetle przedstawiają, że no ci z Prawa i Sprawiedliwości to albo no z ciemnogrodu, oszołomy i tak dalej. Jak my mówimy nie dla GMO na przykład, bo ja jako lekarz też mogę powiedzieć, że każde skażenie, nawet skażenie radioaktywne, bo z biegiem lat ustępuje, a skażenie genetyczne nigdy nie ustępuje, bo ono jest co z roku na rok ono się powiększa, jest nieodwracalne po prostu i tak dalej, i tak dalej. Nie to my jesteśmy z ciemnogrodu, my jesteśmy oszołomami, a czy pan minister, widzieliście pana ministra, osobowość jego, tak? Wiarygodność, niezłomność jego, no ale jak przedstawiany jest w telewizji, jak przedstawiany? No jako nie wiem, no tylko zapatrzony w jakiś tam ten, a to przecież to człowiek, no światły, wie o co chodzi i pełne determinacji, niezłomność jego, wiarygodność jego, no i jeszcze człowiek z pokorą. Człowiek z pokorą, ja to zaświadczam, wręcz znam również tak. Także, a jak nas pokazują, jak nas pokazują? A jak merytorycznie coś mówimy w komisjach zdrowia, czy ktoś pokazał mnie kiedykolwiek w komisji zdrowia, co mówię na przykład merytorycznie i chciałbym w każdym zresztą miejscowości, ale chciałbym, żeby naprawdę człowiek nie tylko czuł się bezpiecznie pod względem zdrowotnym, bezpieczeństwo, poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego, ale też osobistego, też pod względem też ogólnym praktycznie, a ja wiem jak to jest, przecież ta władza, moje
mojej ocenie oczywiście doprowadziło do tego, że w Londynie mieliśmy jakieś zagrożenie poczucia bezpieczeństwa zdrowotnego, a teraz już zaczynamy się lękać o swoje życie i zdrowie. W niektórych przypadkach zaczynamy się lękać o życie i zdrowie, jeśli chodzi o służbę zdrowia. Ta służba zdrowia się rozjechała całkowicie, ona się odhumanizowała. Ona, tam pieniądz zaczyna rządzić, procedura i pieniądz rządzi tam. Tam pani procedura i pan pieniądz rządzi. I to zaczyna się cholernie rozprzężać i zaczynamy się bać już. Zaczynamy się bać, że lękamy się cholera, jak zachorujemy, no to co się stanie, czy ja dostanę się, czy i tak dalej. To już właśnie to brak poczucia tego bezpieczeństwa. A ustawa zasadnicza, czy konstytucja nam gwarantuje, że każdy ma mieć poczucie takie zagwarantowane poczucie bezpieczeństwa, że w razie pogorszenia stanu zdrowia albo zagrożenia życia człowiek musi być przeświadczony, taką pewność, że władza publiczna zapewnia mu natychmiastową fachową pomoc. Bo to jest konstytucja, artykuł 68 ustęp 1 mówi, że każdy ma prawo do ochrony zdrowia. To właśnie to samo jest poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego. Ja już myślę, że to już kończy, bo dzisiaj niedziela. Ja jeszcze raz, słuchajcie, serdecznie Państwu się kłaniam i bardzo dziękuję, żeście przyszli. Patrzę na kobietę, teraz będę jak przyszły. I że przybyliście w niedzielę. Naprawdę kontakt macie poprzez Henryka. Z każdym byście porozmawiał. Także również dziękuję Państwu bardzo za wizytę. Panu posłowi za wytrwanie z nami do końca. Panu profesorowi, ale to jest jego obowiązek. Thank you.